Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam Jej Ekscelencję, Panią Ambasador Stanów Zjednoczonych, Panią Georgette Mosbacher. Pani Ambasador poprosiła mnie o pilne spotkanie w związku z relacjami polsko-amerykańskimi i postanowiliśmy z Panią Ambasador ogłosić dzisiaj w związku z tym spotkaniem i jego efektem to bardzo ważną, ale mam nadzieję bardzo radosną dla wielu Polaków wiadomość. Otóż Pani Ambasador poinformowała mnie, że dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalnie komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego i że bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni. Mogę powiedzieć tak, no przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał mi, że Polska zostanie przyjęta do tego programu bezwizowego na pewno przed końcem jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję pani ambasador za zaangażowanie w to i za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tą sprawę zaangażowali. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, dziękuję polskim liniom lotniczym LOT za popularyzowanie tego, aby występować o wizy do Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ktoś się rzeczywiście do Stanów wybiera, czy nie, ale te osoby, które mają możliwość uzyskania tej wizy i mają taką sytuację, że mogły ją uzyskać, żeby występowały. Ta akcja była szeroko zakrojona i rzeczywiście udało się dzięki temu, a także dzięki zaangażowaniu pani ambasador uzyskać ten wynik poniżej 3% odmów, który nas zakwalifikował do postępowania w ramach procedury wejścia do programu bezwizowego.